Witajcie kochani bardzo serdecznie w ostatnim materiale, który nadrabia nam zaległości wspólnie z wydawnictwa Marvel, czyli cotygodniowe moje omawianie nowości komiksowych ze świata Gwiezdnych Wojen. I dzisiaj w końcu dotarliśmy do ostatniego odcinka w ramach tego nadrabiania, czyli Star Wars zeszyt 5. Najdłużej zwlekałem z tym numerem, ponieważ musiałem sobie najwięcej przypomnieć. Po prostu oczywiście wszystkie poprzednie zeszyty czytałem, sprawdzałem i recenzowałem na swoim kanale, ale po prostu wyleciało mi to już z głowy, więc musiałem sobie przypomnieć, co się działo wcześniej, żeby odpowiednio podejść do zeszytu 5. I pierwsza rzecz, która bardzo mi się podoba, jest skupienie się na jednym wątku. Mianowicie, teoretycznie oczywiście w tej serii komiksowej Star Wars, która dzieje się po epizodzie 5, skupiamy się na dwóch i pół wątkach. Po pierwsze mamy Luka Skywalkera, który próbuje sobie poukładać wszystko w głowie, co działo się w epizodzie 5, że Vader jest jego ojcem i tak dalej. Z drugiej strony mamy Leję, operację Starlight, czyli próbę skomunikowania floty rebelii na całą galaktykę, jak i również Lando Calrissian, który próbuje odnaleźć się w swojej nowej rzeczywistości po straceniu Bespina. I na szczęście, co mi się bardzo podoba, ten zeszyt skupia się tylko na jednym wątku. Oczywiście za chwilę będziemy mówić, jak ten wątek przebiega, wypada i tak dalej, ale przynajmniej fakt tego, że nie skaczemy między akcjami, między dwoma, trzema wątkami, jest jak najbardziej na plus i że autorzy postanowili nam się skupić w zupełności tylko i wyłącznie na przygodach młodego Skywalkera. I na samym początku dostajemy wątek, czy też powiedzmy taki off-topicowe przedstawienie sytuacji Vadera w galaktyce, które nigdy nie przyszło mi do głowy, a jest dosyć oczywiste, ponieważ mamy tutaj pokazanego jakiegoś wiejskiego chłopaka, bardzo podobnego do Luka Skywalkera, który w bajeranckich okularkach udaje, że jest Lukiem Skywalkerem, żeby zdobyć jakąś robotę jako przemytnik, co oczywiście kończy się na niego tragicznie ze względu na spotkanie z Darthem Vaderem, co jest no oczywistą rzeczą, tak? Jakby oszuści ludzie, którzy próbują się podszywać, którzy próbują po prostu zarobić na całej rebelii, czy też na wojnie domowej, są, zawsze się praktycznie trafiają. Więc tutaj wątek tego z jednej strony pokazuje nam to, z drugiej strony pokazuje nam również, że akcja serii komiksowej Star Wars dzieje się, no z tego co widzimy, czy też przynajmniej tego zeszytu, dzieje się po wydarzeniach obecnych w serii Darth Vader, ponieważ nasz Darth Vader już ma przy sobie tego droida analizującego, nie pamiętam jego imienia, przy sobie, więc tak zakładam, że tutaj mamy ułożoną jakąś tam chronologię. No ale teraz przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli Luke Skywalker przybywa na planetę Serelia, która została mu przedstawiona w jego wizjach mocy, iż tam znajduje się jakaś mistrzyni mocy, która ma go szkolić. No i oczywiście cała akcja nie przebiega tak gładko, jak Luke zakładał. Mamy pewnego rodzaju jego przygody ścigania tejże użytkowniczki mocy, pokazanie tego, jak Luke radzi sobie z mocą więcej lub bardziej dzięki treningowi z Jodą na Dagobah. Generalnie rzecz ujmując, wszystko prowadzi nam do konfrontacji, do spotkania, ale zanim przejdziemy do niej, podoba mi się to, jak jest ukazany Luke, który się rozwija, który ma te wątpliwości, ale widać już w nim zakorzeniony trochę tego treningu, tego wyczucia, tego zrozumienia mocy, jak to wszystko działa i nawet tego, że w momencie sytuacji kryzysowej, gdzie wlewa mu się powiedzmy woda do jego celi, i tak próbuje użyć mocy, żeby działać jakoś sensownie. No i spotykamy Verlę. Verla, która nie jest znaną postacią, to znaczy jest nową postacią, użytkowniczką mocy, która nie jest Jedajką. Znaczy się z tego, co tutaj widzimy, kiedy ona opowiada o przeszłości, jak wyglądała czystka, jak wyglądali inkwizytorzy, coś, co dla Luka Skywalkera oczywiście jest nowością, możemy tutaj jakby zauważyć, że ona nie była członkiem zakonu Jedi, tylko była kimś, kto był wyczulony na moc. Że nawet takie osoby były ścigane przez inkwizycję i to jest bardzo w porządku i też sam fakt tego, że ta bohaterka jest zgorzkniała, że ona absolutnie uważa, że Jedi nie powinni istnieć, że to są idioci, że używanie mocy to jest przekleństwo i tak dalej, co prowadzi oczywiście do tego, że wyczuwa ona myśli Luka Skywalkera i tego, że Vader jest jego ojcem, przez co ona całkowicie się od niego odwraca i próbuje go zabić. Mi się to podoba. Jakby nie jest to pędzenie naprzód, jest to dosyć sprawne, bym powiedział, wplecenie backstory, czyli opowiadania tej historii galaktyki i bohaterki samej, też do końca jeszcze jej nie poznajemy. I mamy tutaj konfrontację dwóch zupełnie innych postaci. Z jednej strony bowiem Luka Skywalkera, który mimo porażek, mimo spotkania z Vaderem nadal chce być Jedi, szkoli się, chce i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy dziewczynę, która nie jest Jedi, nigdy nim prawdopodobnie nie była, ale przekonała się, jak gorzkie jest życie użytkownika mocy i
to spotkanie moim zdaniem w tym zeszycie jest bardzo dobrze poprowadzone i naprawdę, naprawdę mnie to interesuje, co będzie szło się działo dalej w naszej serii komiksowej. Oczywiście na pierwszym miejscu jest operacja Starlight, nawiązania do High Republic i ogólnie zbierania floty rebelii. Mam nadzieję, że tutaj Charles Soule pójdzie na nieco większą skalę. I tak jak chociażby, przepraszam bardzo, w poprzedniej serii komiksowej mieliśmy duże ilości rebelii, a no to tutaj będziemy mieli podobnie. Trzymam za to kciuki i powiem szczerze, jest okej. Okay. Jakby sama seria Star Wars, to jak są pokazywani poszczególni bohaterowie, jak oni się zmieniają, w szczególności Lando w poprzednich zeszytach, ale teraz również tutaj Luke Skywalker. Ja jestem na plus, jestem zainteresowany, czekam na więcej. Mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Do usłyszenia już wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!